Jestem w tej sprawie kategoryczny, bo uważam, że taki tryb życia prowadzę, że biorąc pod uwagę, jaką się bierze odpowiedzialność, mając zwierzę, nie mogę takiej odpowiedzialności przyjąć. Czy istnienie zwierząt jest dla mnie czymś naturalnym? I to, że różni ludzie mają te zwierzęta, jest dla mnie również czymś naturalnym i wychodziłem też zawsze z założenia, że mogą tu do mnie przyjść z tymi zwierzętami. Tym bardziej, że lepiej, żeby tu przyszli z nimi, niż mają te psy siedzieć same w domach. Więc skoro już przyjdą z tymi psami, no to głupio by było, żeby musieli dla nich na przykład zamawiać mielone. A sam pomysł, żeby wprowadzić karmę, też podsunął mi Jacek Rzakowski, który jakiś czas temu był w Sopocie i w Grand Hotelu zobaczył, że jest menu dla psów i mówi: słuchaj, dlaczego ty nie masz właściwie menu dla psów? I pomyślałem, że to jest dobry pomysł, tym bardziej, że ja cały czas produkuję to. Nawet jak jeszcze nie było tutaj w karcie, to co tydzień mniej więcej 25-30 kilo tego produkuję i zawożę do takich psów, które sobie mieszkają w Zalesiu Górnym. I one to jadły. Teraz się dzielą po prostu z kolegami i koleżankami w Warszawie. Nie chodziło o zwiększenie obrotu, tylko że jak już są te psy, to żeby dla nich też coś było. A potem wydawało mi się zabawne, żeby było menu dla psów. Bo w Warszawie przynajmniej nie widziałem w żadnej restauracji, żeby ktoś wprowadził taką propozycję. Rosół. Ludzie jedzą rosół, który jest też elementem tego, co potem psy jedzą. Ale raczej kuchnia polska tutaj, trochę past, bo Polacy się już przyzwyczaili do kuchni włoskiej, szybkiej dosyć w robieniu i niekłopotliwej w jedzeniu, więc jest też parę past, ale generalnie polska kuchnia, polskie zupy, polskie mięsa. Ludziom też się spodobało. Hitem tu są mielone na przykład. Wszystkim by się wydawało, że taka jest prostacka potrawa, natomiast zrobić dobre mielone jest strasznie trudno. Mamy swoje tajemnice, dzięki którym nasze mielone smakują tak, a nie inaczej. I ludzie jedzą mielone, rosół mielone. To są te rzeczy, które są z mojego rosołu, więc ja to potem przebieram. Potem to miele w warzywa. Mam taki specjalny blender do tego. Mięso rozgniatam rękoma, przebierając, no bo nie może być kości, szczególnie piszczelowych, strzałkowych, jak wiadomo. Więc trzeba to bardzo dokładnie przebrać, żeby nie było kości. Bo jako były właściciel wielu psów, wiem, jaki jest kłopot, jak kość przebije żołądek czy jelita psu, na to trzeba jeździć, jest zabawa z weterynarzem, więc tu szczególną uwagę i dlatego sam to robię. Zwracam na to, żeby tych kości tam nie było, potem to mieszam. Jest mało solone, więc też dla psów lepiej, że nie ma dużo soli w tym. Nie, no, jestem praktykiem. A jako, że nie produkuję tego, to przecież pies nie przychodzi tutaj na kompletny posiłek. Przychodzi na coś smakowitego. A w domu na pewno właściciel zadba o niego, żeby dostał witaminy. To, co musi pies oprócz warzyw i mięsa dostawać. Więc nie będę ulepszał witaminami czy preparatami tych karm, bo one nie są po to, żeby codziennie psa karmić, tylko po to, żeby pies przyszedł do restauracji i dostał swoje danie. No, dla małych piesków to jest 25 deko, dla średnich pół kilograma, a dla bardzo dużych kilogram. Nie. Ponieważ to są rzadcy goście. Nie przejedzą się. Nie będą tego jedli codziennie. To jest trochę tak, jak też nie zmieniam receptury mielonych. One są zawsze takie same. Tak samo ta karma będzie zawsze taka sama. Tym bardziej, że uważam, że jest pożywna i że rzadka, rzadko który pies ma okazję zjeść takie warzywa z rosołu i mięso, no bo raczej ludzie po domach tyle rosołu nie gotują.
Nie da się w Polsce jeszcze dzisiaj wprowadzić restauracji slow foodowej, czyli już takiej rygorystycznie zdrowej, ponieważ nie ma tylu produktów slow foodowych, w których trzeba by to robić. Mięs, warzyw. Jeszcze tego nie ma, ale za jakiś czas pewnie będzie. Podstawa to jest brak chemii w kuchni, czyli żadnych glutaminianów, żadnych polepszaczy smaków, żadnych gotowych przypraw. Tego u nas nie ma i nie będzie. I szczekają na przykład? Nie. Nie doniesiono mi o takich przypadkach. Podobno zdarzył się jakiś pies, który dostał i nie bardzo mu to zasmakowało, ale to naprawdę pojedynczy przypadek. Latem zawsze jest więcej, bo latem ludzie jakoś tak odważniej z tymi psami wychodzą i spędzają z nimi czas. Więc pewnie jak znowu postawimy ogródek latem, to się trochę nazbiera. To są najczęściej małe pieski. No teraz modne chihuahua, różne foksiki, małe pieski. Trafi się czasem nagi chiński grzywacz albo harciki włoskie. Ja lubię duże psy. Żałuję, że nie ma takich jednak klientów, tych psich 100-kilowych Azjatów, który by przyszedł i zjadł potrójną porcję, bo Azjata potrafi. No ale może się w końcu zaczną ludzie pokazywać takimi psami. Ale mieliśmy na przykład takiego stałego klienta, pewnego reżysera, który przychodził z psem, którego wziął ze schroniska. Strasznie przetracony psychicznie pies. I on właściwie bez przerwy ujadał. Ujada, no bo czasem przychodzi. Mało socjalizowany, ale już chyba nie da rady z nic zrobić, bo jest dosyć stary. I jemu to smakuje, ale zje i poszczeka. Bardzo zabawnie jest niekiedy. Na pewno, ponieważ ludzie zobaczą, że to się nie wiąże z żadnym problemem. Na dodatek psy pomału przestają być stróżami obejścia, a zaczynają być towarzyszami życia. Więc myślę, że wraz z tym trendem będą towarzyszyły też w restauracjach. Oczywiście nie sądzę, żeby kiedykolwiek można było do jakichś bardzo eleganckich, hotelowych restauracji zabierać psy. Oni się tam tego boją jednak i nie chcą wprowadzać innych gości w dyskomfort. Ja uważam, że to jest na tyle małe miejsce i takie zrośnięte już tą ulicą, że wszyscy wiedzą, jak tu jest. I tu nie przyjdzie nikt z pretensjami i z muchami w nosie, nie będzie wybrzydzał, że jakiś piesek mu lata koło nóg. Wprost przeciwnie, szczególnie w soboty i w niedzielę, jak tu przychodzą rodziny z dziećmi. Jak się trafi jakiś piesek, to te dzieci się bawią z tym pieskiem, a nie, rodzice nie histeryzują, o Jezu, bo moje dziecko złapie jakąś chorobę od zwierzęcą.